Pierwszy kurier akademicki w 2020 roku. Witają Was Monika i Krystian. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. 2019 obfitował w wiele wielkich premier filmowych. Avengers, Gwiezdne Wojny czy Pewnego Razu w Hollywood to pozycje obowiązkowe dla każdego kinomaniaka. A jak pod względem filmowym zapowiada się 2020? O tym dowiecie się w materiale Dominika. Cześć! Chciałbym Wam opowiedzieć o kilku produkcjach filmowych, na które warto wybrać się do kina w roku 2020. Psy 3 w imię zasad. Premiera 17 stycznia. Trzecia odsłona kultowej serii filmów. Tym razem Franz Mauer po latach odsiadki wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę. Nic nie jest już tak jak w kraju, który zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku nic nie robił? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się już niedługo, gdy los ponownie połączy Franza i Nowego. Ich spotkanie zmieni wszystko. Mulan. Premiera 27 marca. Aktorska wersja kultowej animacji Disneya z 1998 roku. Historia rozpoczyna się od tego, że cesarz Chin wydaje dekret, że każdy mężczyzna z rodziny musi służyć w armii, by bronić kraj przed najeźdźcami. To wpływa na Mulan, najstarszą córkę czcigodnego wojownika, która decyduje się zająć jego miejsce z powodu jego podupadającego zdrowia. Przebrana za mężczyznę imieniem Hua Jun, cały czas jest poddawana sprawdzianom, które musi pokonać przez wydobycie wewnętrznej siły i prawdziwego potencjału. Epicka przygoda zmieni ją w potężną wojowniczkę, która zdobędzie szacunek kraju i dumnego ojca. Sala samobójców, Hater. Premiera 13 marca. Kontynuacja nagradzanego filmu Sala samobójców z 2011 roku. Produkcja koncentruje się na postaci Tomka, studencie prawa, który zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Ukrywa jednak ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich, czyli rodziców Gabi, jego przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie się podkochuje od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Wszystko to przy użyciu najnowszych technologii. Oczywiście ciekawych filmów prawdopodobnie jest dużo więcej, ale ja przygotowałem w pigułce tylko te parę, które moim zdaniem są pozycją obowiązkową dla każdego kinomaniaka. Dla Kuriera Akademickiego Dominik Michalak. 101 lat temu Wielkopolanie chwycili za broń, w konsekwencji czego wywalczyli sobie wolność. Jak wyglądał 27 grudnia 1918 roku i jak pamięta się o tym wydarzeniu? O tym dowiecie się z materiału Błażeja. My wykorzystaliśmy sytuację, która się nadarzyła, tak? Niemcy nam się posypały, cesarz abdykował. 26 grudnia 1918 roku Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Poznania. Dzień później wybuchło powstanie wielkopolskie, które ogarnęło cały region. Powstanie, które miało na celu uwolnienie polskich ziem spod niemieckiego zaboru. Powołano pod broń i do jednostek pomocniczych około 10% populacji Wielkopolski, także to jest ewenement w sumie na skalę polską. Z okazji 101. rocznicy tych wydarzeń na Starym Rynku pojawiła się grupa odtwarzająca garnizon powstańczy. Odwiedzający mogli obejrzeć sprzęt sprzed 100 lat i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z rekonstruktorami. Patrz! Na ramię broń! Grupy rekonstrukcyjne starają się nam przybliżyć sylwetki powstańcze. Pokazują życie z epoki, w której żyli nasi przodkowie. Jest to także szansa na lepsze utrwalenie wspomnień i historii naszych krewnych. Żeby też oddać hołd po prostu powstańcom i żołnierzom Wojsk Wielkopolskich, bo powiedzmy ten rozdział żołnierzy Wojska Wielkopolskiego, tak, żołnierzy Wojsk Wielkopolskich jest troszeczkę białą plamą. 101. Tyle lat minęło od zwycięskiego powstania. To wydarzenie nie było dla Wielkopolan jednorazowym zrywem, a bodźcem do walki na wszystkich frontach odradzającej się Polski. Te jednostki sformowane tutaj w Poznaniu wzięły udział właśnie w wojnie polsko-bolszewickiej. No i dość powiedzieć, że każdy jeden pułk strzelców wielkopolskich otrzymał krzyż Virtuti Militari na sztandar. Powstanie Wielkopolskie było jedynym o takiej skali wygranym powstaniem narodowo-wyzwoleńczym. W pamięci o tym wydarzeniu pomagają takie rocznice, jak i grupy rekonstrukcyjne. To dzięki nim możemy pamiętać o naszej przyszłości w wolnej Polsce. Przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się z dużą ilością akcji charytatywnych. Są jednak ludzie, dla których wyciągnięcie przyjacielskiej dłoni potrzebującym raz do roku to za mało. Kim są ludzie, którzy pomagają nie tylko od święta? O cichych bohaterach dnia codziennego dowiecie się w materiale Eweliny.
Mijamy ich codziennie, często w swoim zabieganiu nie zauważając. Ubodzy, bezdomni, chorzy czy starsi, którzy potrzebują pomocy. Są jednak osoby, także wśród studentów, które mają oczy i serca szeroko otwarte na ich problemy. To oni angażują się w wolontariat. Zaczęłam chodzić do osób niepełnosprawnych do domu. Ci ludzie, tak jak my, potrzebują rozmowy, potrzebują kontaktu i nie wymagają wiele. Tak naprawdę wystarczy im nasz uśmiech, rozmowa, czasami rzeczy, które dla nas są totalnie normalne, typu, nie wiem, wytarcie kurzy. Dla nich jest zdobycie Mount Everestu, tak, bo nie są w stanie tego zrobić. Wolontariat ma wiele odcieni. Można go łączyć ze swoimi pasjami, na przykład miłością do zwierząt, czy tak jak w przypadku Agnieszki, która już w liceum zaczęła działać w Akademii Przyszłości, chęcią pracy z dziećmi. I ten wolontariat mnie zaciekawił, bo no, pomyślałam, że to coś przyjemnego, nie będę się tam męczyć, a spędzanie z dziećmi czasu to sprawia mi właśnie przyjemność. Na terenie Poznania działa blisko 3000 organizacji pozarządowych. 70% z nich współpracuje z wolontariuszami. Aż w 1/3 przypadków są to osoby zaangażowane w działalność charytatywną przez cały rok, a nie tylko od święta. W większości wolontariusze sami decydują, ile czasu poświęcają na swoją działalność. Umawiałam się z nimi na spotkania 1-2 razy w tygodniu. No i w sumie chyba wtedy czasu nie liczyłam, bo to było tak, że zaczynaliśmy rozmawiać. I ewentualnym moim jedynym ograniczeniem było to, że musiałam już się spieszyć na autobus do domu. Co ważne, wolontariat ma pozytywne konsekwencje nie tylko dla tych, którzy pomoc przyjmują, ale też dla tych, którzy tą pomocą obdarzają. Pomagam sobie, bo mi się wydaje, że jestem jakąś lepszą wersją siebie, jeżeli tak mogę powiedzieć. Bo na pewno stałam się bardziej cierpliwa, bo nie miałam takiej cierpliwości i też wrażliwa. Oprócz dobrego samopoczucia, zaangażowanie w pomoc innym może przynieść bardziej wymierne korzyści. Na przykład rozwinięcie kwalifikacji, które ułatwią zdobycie wymarzonej pracy. Jeśli ty też myślisz o zostaniu wolontariuszem, ale nie bardzo wiesz, jak się do tego zabrać, możesz odwiedzić stronę internetową Poznańskiego Centrum Wolontariatu albo udać się bezpośrednio do ich siedziby. Być może zostanie wolontariuszem będzie najlepszym z noworocznych postanowień? Dla Kuriera Akademickiego Ewelina Dernoga. Siłownia, zdrowe odżywianie, wcześniejsze wstawanie. A wy? Co obiecujecie sobie na rozpoczynający się rok? O postanowieniach noworocznych w kolejnym materiale. Początek nowego roku to dla wielu impuls. Impuls do próby zmiany dotychczasowego postępowania. Rośnie sprzedaż karnetów na siłownię, obserwujemy wysyp deklaracji nauki języka czy gry na instrumencie. Jak jednak w swoim założeniu wytrwać? Najważniejsze to jest działać w zgodzie ze sobą. Czyli przede wszystkim taka samoświadomość tego, co dla nas jest ważne, nie dla mamy, dla taty, czy znajomych, czy dla dziewczyny, chłopaka i tak dalej, tylko to, co jest ważne dla nas samych. Gdy wiemy już, co chcemy zmienić, jaki efekt osiągnąć, rodzi się pytanie. Jak tego dokonać? Nie zrezygnować po tygodniu czy dwóch. Wyznaczamy sobie jakiś plan do realizacji, który nie może być zbyt ambitny, ponieważ nas wtedy zniechęci, a musi być też realny, tak zwany mierzalny. Jeśli plan nie zawsze wypali i opuścimy zaplanowany trening, bądź potkniemy się w wypełnianiu założeń, nie powinniśmy się poddawać, elastycznie wprowadzać korekty i dalej dążyć do celu. Według badań do wykształcenia nawyku potrzeba około 3 miesięcy. Jednak moment ten jest krytyczny, bo to właśnie wtedy najwięcej ludzi odpuszcza i przestaje się starać. Bo jeśli czegoś bardzo chcemy, ale tak autentycznie sami zgodzić ze sobą, to wtedy będziemy to realizować. A co wraz z nowym rokiem próbują zmienić poznaniacy? Biegać! Więcej kilometrów! Na pewno więcej ćwiczyć i się zdrowiej odżywiać. Bojemy, tak. To jest... No i się uczyć do matury na pewno. No. W sumie stwierdziłam, że po co są te postanowienia noworoczne, skoro tak naprawdę mogę sama decydować o sobie i niezależnie czy zmieni się rok, to życie dalej jest takie samo. Zacząć chodzić na siłownię i to tak systematycznie, na pewno pojechać do Londynu w końcu, moje marzenie może w końcu je spełnię w 2020 roku, także mam nadzieję. Nie wszyscy zdecydowali się podjąć noworoczne wyzwanie. Tym, którzy próbują, życzymy systematyczności w działaniu. A nawet jeśli nie uda się tym razem, zawsze można spróbować za rok. Studiujesz dwa kierunki i nie wiesz, co zrobić, by zaliczyć semestr na jednym i na drugim wydziale? Rozwiązaniem może być indywidualna organizacja studiów. Więcej o tym w materiale Agnieszki. Indywidualna organizacja studiów to udogodnienie dla studentów, którzy nie mogą odbywać ich w normalnym trybie. Okoliczności, w których można ubiegać się o IOS-a, to na przykład choroba czy działalność w kołach naukowych i organach uczelni. Mimo że regulamin studiów o tym nie wspomina, prodziekan do spraw studenckich może zezwolić na indywidualną organizację studiów ze względu na łączenie nauki z pracą.
Oczywiście o ile to jest praca absorbująca, na przykład pełnoetatowa, czy wyjątkowo jakoś wymagająca wyjątkowego zaangażowania, to sądzę, że każdy z dziekanów taką okoliczność uzna. IOS jest świetną opcją dla osób takich jak ja, które studiują dziennie i równocześnie pracują, ponieważ no, dzięki temu można sobie ustawić plan według własnych potrzeb i pozwolić sobie dzięki temu na większy komfort studiowania. Istnieją dwa rodzaje IOS-a. Jeden umożliwia dopasowanie planu do indywidualnych potrzeb, na przykład poprzez możliwość wyboru grupy ćwiczeniowej. Drugi zwalnia z uczestnictwa w wybranych zajęciach. Nie oznacza to jednak niekończącego się lenistwa. Student z indywidualną organizacją studiów musi zaliczyć przedmiot w sposób ustalony wcześniej z wykładowcą. Indywidualna organizacja studiów pozwala mi to wszystko połączyć, dobrać sobie ten plan zajęć tak, żebym to ze sobą nie kolidowało. Aby ubiegać się o IOS-a, należy wypełnić specjalny wniosek i złożyć go u dziekana bądź prodziekana do spraw studenckich. Na niektórych wydziałach podanie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu USOSWeb. W ciągu 14 dni od uzyskania pozytywnej decyzji należy poinformować o tym fakcie wykładowców. Mamy przypadki 900 studentów, którzy korzystają z indywidualnej organizacji studiów. No to jest około 3-4% całości. Indywidualna organizacja studiów jest opcją pozwalającą na połączenie swoich pasji i zainteresowań ze studiami. Dzięki niej możemy podejmować się aktywności studenckiej i zawodowej bez obawy o nadprogramowe nieobecności. To wszystko na dziś. Ale wracamy do Was już za 2 tygodnie. Obserwujcie również nasze media społecznościowe. Do zobaczenia.